Zaczynamy podsumowanie dnia w Eska TV News. Adrian Harasim, zapraszam. Wiz Khalifa i Żółwie Ninja. Amerykański raper nagrał piosenkę na potrzeby kolejnej części przygód wojowniczych Żółwi Ninja, którym na ekranie towarzyszyć będą hollywoodzkie gwiazdy, m.in. Megan Fox oraz Whoopi Goldberg. W utworze promującym film oprócz Khalify wystąpi także Juicy J oraz Ty Dolla, a za produkcję odpowiadają Kill The Noise i Madsonic. Tajemniczy Dawid Podsiadło. Wokalista zaprezentował drugą część teledysku do kawałka No. Wideo do piosenki zatytułowanej No Part 2 ukazało się na YouTubie kilka dni temu, a jego premierze towarzyszyła zagadka. Na pierwszy rzut oka oba klipy wydają się bowiem identyczne, ale, jak ujawnił piosenkarz, po zagłębieniu się w tekst można znaleźć różnicę, która dzieli oba teledyski. Czy zjazd rowerem po pochyłej drodze z prędkością 80 km na godzinę zrobiłby na Was wrażenie? No, pewnie nie. Ale jeśli powiedziałbym, że rowerzysta siedzi tyłem? To wydawało się za łatwe. Chciałbym zobaczyć jeszcze rower tyłem. Biografia Jamesa Browna. Wytwórnia Universal Pictures zaprezentowała w sieci serię promocyjnych zdjęć do biograficznego filmu Get On Up, który opowie o życiu i karierze legendarnego wokalisty Jamesa Browna. Na zdjęciach możemy zobaczyć m.in. frontmana The Rolling Stones Micka Jaggera, który jest jednym z producentów dzieła. Film trafi do amerykańskich kin już 1 sierpnia. Gwiazdy po raz kolejny w Sosnowcu. Eskalator, czyli wakacyjna impreza Radia Eska i Eska TV po raz kolejny zawita do Sosnowca. Już 8 sierpnia na scenie przy Stadionie Ludowym wystąpią gwiazdy doskonale znane Wam z radia i oczywiście z Eska TV. Tym razem Zagłębie odwiedzą Donatan i Kleo, Grzegorz Chyży, Dawid Kwiatkowski oraz pochodząca z Sosnowca, wokalistka podbijająca sieć piosenką Ciemno, Marta Bijan. Do tego całą imprezę poprowadzi doskonale znany Wam z naszej stacji Chris, a i występ na to wydarzenie, jak zawsze, darmowy. Z pewnością zastanawiacie się, jak wygląda poranek zawodowego bramkarza. No i w końcu pojawił się film, który odkryje przed Wami tą tajemnicę. Właściwie jest całkiem normalny. Then we go to bathroom. Take a shower and shave. We brush our teeth like everyone else. Jeśli to jest prawda, to musi minąć bardzo dużo czasu, zanim w końcu uda mu się zrobić te wszystkie triki i w końcu iść na trening. Szczegóły płyty Maroon 5. O nowym albumie zespołu wiemy już prawie wszystko. Muzycy pokazali kilka dni temu okładkę, a także ujawnili pełną tracklistę. Krążek wypełni 11 utworów, w tym ogłoszony wcześniej duet z Gwen Stefani, a na wersji deluxe fani znajdą 3 bonusowe kawałki. Będzie to już 5. płyta Maroon 5, a jej premiera zaplanowana jest na 2 września. Trailer od One Direction. Wokaliści pochwalili się zwiastunem do swojego kolejnego filmu We Are One, który tak jak poprzednio ukaże kulisy ich ostatniej trasy koncertowej. Niestety w przeciwieństwie do dokumentu This Is Us nadchodzące dzieło będzie dostępne w kinach wyłącznie przez jeden weekend. Film będzie wyświetlany 11 i 12 października, ale na szczęście już 1 grudnia trafi do sprzedaży na DVD. A teraz ciekawostka dla fanów motoryzacji. Oto samochód, w którym kierowca sam może decydować, jaki odgłos silnika chciałby słyszeć. Do wyboru jest kilka, a wśród nich auto przyszłości. Zobaczcie, a raczej posłuchajcie. Co mamy tutaj? Nissan GT-R. Jetzt kommt was Geiles. So ein Elektroauto. Renault irgendwas? Renestella? Renestella? 2038. Hört mal hin, ey. Wie geil ist das denn?
Niestety indywidualne dźwięki silnika słyszy tylko kierowca. Na zewnątrz już nie robi to takiego wrażenia. Rozgrzewka przed galą SK Music Awards. SK TV ma dla Was niespodziankę. Z okazji tegorocznej gali rozdania statuetek Emma postanowiliśmy przypomnieć Wam i sobie wcześniejsze edycje tej imprezy. Od 2 sierpnia co tydzień emitować będziemy kolejno galę z 2011, 2012 i 2013 roku. Zaczynamy już w tę sobotę. Oprócz tego przypominamy, że tegoroczną galę na żywo będziecie mogli zobaczyć w telewizyjnej jedynce, a retransmisja na antenie SK TV już 2 dni później w niedzielę, 24 sierpnia o 20. Nowy album Kanye'ego Westa. Raper zdradził, że od dawna planuje wydanie kolejnej płyty. Jak się okazało, krążek miał ukazać się w sklepach już w czerwcu, ale narodziny córeczki przesunęły muzyczne plany artysty. Najprawdopodobniej album trafi więc do sprzedaży na jesień i jak twierdzi West, fani mogą spodziewać się utworów na miarę takich hitów jak na przykład Don't Like. A teraz bardzo ciekawy film z bardzo mądrym przesłaniem, do którego oczywiście się dołączamy. Alkohol i woda nie idą w parze, więc ekipa Białorusinów wpadła na genialny pomysł, jak uświadomić plażowiczom, że pływanie po kieliszku nie jest dobrym pomysłem. Wakacje w pełni, więc filmy jak najbardziej na czasie. Podpisujemy się pod nim obiema rękami. Nowy klip Basement Jaxx. Brytyjski duet opublikował teledysk do kawałka Never Say Never. W klipie, który z pewnością zalicza się do oryginalnych, możemy podziwiać twirkujące, niczym Miley Cyrus, roboty. Wideo promuje nadchodzący krążek Basement Jaxx Junto, który ma ukazać się 25 sierpnia. Perfumy od Britney Spears. Wiadomo już, czym zajmowała się wokalistka, gdy jej utwory przestały zdobywać listy przebojów. Jak się okazuje, była gwiazda pop specjalizuje się w sprzedaży perfum. Wkrótce do sprzedaży trafi już 16 zapach sygnowany jej nazwiskiem. Perfumy otrzymały nazwę Fantasy, a ich nabywcy pachnieć będą mieszanką egzotycznych owoców, m.in. kiwi. Niektórzy ze zdolnościami przywódczymi po prostu się rodzą, ich talent po prostu trzeba odkryć. Oto niespełna 2-letni chłopak, który z 500-osobowym tłumem radzi sobie lepiej niż nie jeden polityk. Wróżę mu wielką karierę, tylko błagam, niech nie będzie politykiem. I to było podsumowanie dnia w SK TV News. Adrian Harasim, dziękuję i do zobaczenia.